Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Lords of the Fallen. Dzisiaj wracamy swoją drogą do krainy rogarów czy demonów i ze smutkiem muszę stwierdzić, że jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków. Bo jeśli dobrze policzyłem, zostało nam 3 bossów. O 2 wiemy nawet jak ich pokonać specjalnie. Zapamiętałbym to sobie spokojnie. Więc nie będzie to raczej wielki problem. Natomiast nie ukrywam, ostatni jest dla mnie wielką tajemnicą. Niemniej jednak zajmijmy się może rozgrywką, a nie jakąś spekulacją tajemniczą. I... mamy. I jakby się przygotowali na nasze... powtórne przyjście. My mamy bossa. Ja. Zdecydowanie mamy bossa. Tutaj mam nie ruszać tych ogni, z tego co pamiętam. Dobra. Ja ci dam radę. Jednak zanim coś, to trzeba się zająć tym gościem. Oczywiście mieliśmy zlecenie na serca tych ludzi. Czasem tych demonów, czy są istot. No powiedzieć, czym to właściwie nie są ci rogarze, ale dobra, mniejsza o tym. To mniejsza o to. Dobra, Harkin. Pora wykończyć kolegę. Dobra, co my tu mamy? Mały klucz do zachodniego westybulu. Z czego warto byłoby skorzystać? Uff, mam czardzieja i takiego agresywnego nawet. Dobra, nie przejmujmy się tym, damy radę. Musimy dać radę. Oj, będzie eksplozja. Dobrze, przeżyłem. Gdzieś tu był kamień zapisów wcześniej. Tak, tam dalej jest. Dobra. Hey, Harkin! You're still here. Listen, you should avoid the monster in that arena. Use the secret way that leads through this tower. And come meet me in the place where you fought that three-legged stool. If you do, I can show you what I have discovered. Czyli nawet nie trzeba z tym czymś walczyć? Okej. Wiecie co, ja zawalczę, tylko najpierw chcę sprawdzić jedną rzecz, która mi w sumie pozostała. Otóż, nie wiem czy pamiętacie, były tu jedne zamknięte drzwi, może tym razem da się je otworzyć. Nie wiem czy to jest to przejście, czy to było inne, ale mniejsza o to teraz. Teraz właśnie, no powiem szczerze, nie pamiętam niczego, więc... priorytetem dla mnie będzie tutaj po prostu... nie umrzeć. To tak widać, że już umrę. To ja, było widać po prostu, bo oni się idealnie blokują, tamten mi wysysał krew. Nie no, potrzebuję zdecydowanie jakiejś trochę szybszej broni. Ale spokojnie, damy radę. I gdzie też tymi ekspami się już jakoś szczególnie nie przejmuje. Ale no... ciężko byłoby się przejmować, kiedy takie 16 tysięcy daje, nie wiem, może... jeden poziom. Dobra, zanim jednak pójdę dalej... schronienie oczywiście. Mój ulubiony czar, nie ukrywam. Dobra, udało się nawet. Czy jeszcze jeden tutaj przyjdzie, bo jakby inaczej. I musi mnie uderzyć tyle razy, żebym po prostu znowu był na stracie. Ale spokojnie. Damy radę, pokonamy gościa. Oczywiście kosą. Jakby inaczej, nie mamy nic, co jest sensowniejsze od niej. Rota. Nie było w tym miejscu. Ale tak naprawdę gdzieś tutaj one były, w sensie w tej sekcji. Nie wiem, będę się kręcił wiecznie w kółeczku, jeśli tak dalej będę łaził. Miał być w takim razie z drugiej strony. No zdecydowanie.
Notatka? Czy ja tu naprawdę pominąłem notatkę? Mighty Antanas. There must be a Rogar lord that bears the power of fire in his arsenal. He uses two barbaric greatswords with so much ease that there must be an elemental force aiding him. He probably would be much less of a threat without it. Ja zdecydowanie coś tutaj. Ale przynajmniej mam potwierdzenie, że co do tego wszystkiego, na czym będzie polegało starcie z nim. W takim też wypadku zobaczymy sobie, czy mamy coś, co dobrze będzie chronić przed ogniem, ale to za chwilę, na spokojnie. Po tym, jak już odnajdę te zamknięte wrota i przekonam się, czy mogę je otworzyć. Teraz zajmuję najbardziej. Uwaga, uwaga. No nareszcie. Shards. They fall wherever there's a rift. The matter of both dimensions clashes and crystallizes in this incredible form full of power. Some bigger rifts. They form broken shards so big and heavy. And it's impossible to move them. Who knows what power they hold? Rzemię, broń drzewcowa. Zobaczmy w ogóle, co to jest. Tylko jak było sortowanie. Moc, energia, waga, rodzaj. Dobra. Wobec rodzaju. Broń drzewcowa, brzemię. Oczywiście wymaga siły, której nie posiadamy. Oczywiście, domownicy. I wtedy trochę się wytrąciłem, no ale kontynuując. Co by to było, nie było, no niestety. Jak zwykle. Musimy powrócić do naszej standardowej broni. Stało. To w sumie uzyskać broń, która jest... Nie, nie broń, tylko pancerz. Zbroję, która jest dobra przeciwko... płomieniom. Wytrwaliśmy 5. I jak na razie chyba przebija wszystko pod tym względem. Zdecydowanie. Wytrwałość. Lekka zbroja. Nie wiem, jak będzie z hełmami oczywiście. Potrzebuję jak największej przeciwko ogniu, więc... Czeka mnie znowu wytrwałość. Chociaż są różne, wiecie, tutaj, które posiadałem na to. Odporności to jednak. Najlepiej chyba będzie całą wytrwałość ubrać. Tyle. Więc dobra. Walczymy. Oczywiście główny cel, nie ruszać tych kadzi z ogniem. Jakkolwiek by one mu nie pomagały. Dobra, już widać, że on będzie ciężkim bossem. Szybko mnie może unicestwić. Przede wszystkim. Poza tym no. Jak mówiłem, szybki i potężny. Dobra, nie udało mu się zaprzeczyć. Nie udało mu się zaprzeczyć mojej magii, więc... Chociaż tyle. I zdecydowanie potrzebuję czegoś innego. Czegoś, co jest chociaż trochę szybsze. Nie wiem, czy mój młot się nada. Niestety to jedyne, co posiadam, więc...
Nagle ma 85. Ostatnio widziałem coś, co ma 123. Ja mam dwie wersje tego młota. Dobra, jeśli mam dwie wersje, to może to tłumaczy, czemu czasem wydawał mi się potężniejszy, czasem słabszy. Dobra, zobaczmy teraz. Nie jest może najłatwiejszym podmiotem, niby was okłamywał, ale... Da radę sobie z nim poradzić. Oczywiście muzyka nabiera dramatyzmu, jakby, nie wiem, miał być już koniec walki, albo on był blisko śmierci i ja zarówno, czy coś. Ale spokojnie. Damy radę. Jest daleko, to można teraz wykorzystać. A nie, nie można. Oczywiście. W sekundę umie tutaj przylecieć. Dobra. Kolejna miksturka. Okej, damy radę. Dobrze. To może być mój koniec. Ale na szczęście mamy mikstury. W ogóle fajnie byłoby zobaczyć, jak na niego działa to. Choć wielkiego wrażenia na nim nie zrobiło. Ale muszę przyznać, podoba mi się gość ze swoim stylem walki. Dwa ostrza. Dosyć sporych rozmiarów, to akurat jest nie dla mnie. Ale ten styl walki sam w sobie fajny, moim zdaniem. I zabójczy przede wszystkim, co oznacza mniej więcej tyle, że trzeba przeciekać jego wszystkie ataki, a potem ewentualnie osobiście uderzać. Jeśli tego nie zrobi, to widzicie, jak się kończy. Okej. Ma szybkie ciosy i uniki. Dobra, mamy jeszcze tylko dwie mikstury. Nie wiem, czy to wystarczy. Dzieje, że tak. Dobrze, udało się. Czyżby? Dobra. Nie wiem, który. Oczywiście widać. Ale chyba wiecie już, na bazie czego wybiorę miniaturę. No i cóż. Chciałbym pozwiedzać dalej, ale... Czy ja wiem? No dobra, mam jeszcze dopiero 13 minut tam. Mogę spróbować się tak chociaż chwilę dłużej. Kończę świec, jakiś achievement. I uwaga, uwaga. Kroczący ogień. Udało się. A czyli więcej jest pokonanie strażnika, jak widzicie. Dobra. Krótki miecz. To byłoby go sprawdzić, wiecie, no. Kroczący ogień. U. Większe obrażenia to... Większe obrażenia to obrażenia do ognia. Gdyby nie to, że nie mam jak tego używać, to... Nie, no. Nie okłamuję was ani nic, ale... Mogłyby być nawet fajne. Zresztą się jeszcze zobaczę, może naprawdę znajdę niedługo jakąś broń, która w końcu zastąpi mi to wszystko. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki co... Chciałbym tylko sprawdzić, co jest tutaj. Serio, jedna skrzynia. Nawet nie wiem, po co ta skrzynka. Wiara. Nowa zbrojka, okej. Super. Nowe przedmioty. Ludzki tatuaż i obrońca sztylet.
nie wiem w sumie, czy dobrze. Tak wygląda to, że ci ludzie, którym miałem pomóc tutaj wcześniej, to są zmarli. No niestety. Zawiodłem. Tak, mógłbym już wrócić do swojego standardowego ubioru, ale... Nie, jakoś tak, nie szczególnie. Dobra, ludzkie tatuaże. Nadal nie wiem, po co mi one, ale okej. I w sumie teraz ostatnie, co zostało, to... Zdecydowanie nie. Wiecie co, no... Nie ukrywam, nagrywam to w pośpiechu. Zaraz jest godzina publikacji odcinka i... Jak zwykle zapomniałem przygotować zapas. Chociaż jeden dzień z wyprzedzeniem czy coś, więc... No wybaczcie, dzisiaj będzie krócej prawdopodobnie, żeby tylko się wyrobiło co do godziny. Więc no... Mamy bossa. A następne, powiedzmy, przygody w tym wymiarze oraz jakieś tam inne rzeczy też w kolejnym odcinku, no więc ja dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.